Cewka wejściowa do odbiornika na fale średnie. W tym odcinku omówimy i wykonamy cewkę do odbioru AM na fale średnie. W prostym odbiorniku detektorowym cewka to jedyny element odpowiedzialny za selektywność, czyli wybór stacji, którą chcemy słuchać. Ten element musimy wykonać sami. Nie możemy go kupić. Naszą cewkę będziemy podłączać pomiędzy antenę, tak zwaną long wire, to jest kawał drutu, który pełni rolę anteny, a poprzednio omawianym w odcinku 35 detektorem. Nasza cewka musi pracować w układzie rezonansowym z kondensatorem. Najlepiej zmiennym, ponieważ tym kondensatorem będziemy dostrajać się do słuchanej stacji. Układ musi być zaprojektowany na częstotliwość od 540 do 1620 kHz. Jest to zakres fal średnich. Ja posiadam kondensator zmienny o pojemności od mniej więcej 5 pF do 300-305 pF. Dla tego kondensatora nasza cewka powinna mieć indukcyjność około 353 mikrohendrów. Na rysunku przedstawiłem Wam, jak wykonać taką cewkę. Nawinąłem ją na rurce kanalizacyjnej od syfonu o średnicy 32 mm. Musimy nawinąć 145 zwojów. Po 55 zwojach od strony masy musimy wyprowadzić odczep. Do tego odczepu później podłączymy nasz detektor na diodach. Odczep jest konieczny, ponieważ nasz detektor, gdyby był podłączony do obwodu bezpośrednio, bez tego odczepu, to by go stłumił. Układ rezonansowy jest podstawowym układem do selekcji stacji w odbiorniku radiowym. Osoby, które chcą tylko wykonać cewkę do odbiornika na fale średnie, mają już pełną wiedzę. Ja jednak pokażę moje sprytne podejście do projektowania i sprawdzania cewek. Ponieważ w układzie rezonansowym cewkę wykonujemy sami, musimy wiedzieć, jak ją zaprojektować. Indukcyjność cewki najlepiej obliczyć z formuły Thomsona. Wzór i podstawowe wyliczenie macie przedstawione na planszy. Jak znamy już indukcyjność, to teraz musimy wyliczyć ilość zwojów oraz rozmiary tej cewki. Do tego służy formuła, którą przedstawiam poniżej. Obliczenia warto zacząć od długości i grubości drutu. Dobre wyniki daje tutaj program komputerowy. Łatwo w programie zmienimy wszystkie parametry i możemy szybko dopasować parametry mechaniczne do naszego wyniku, czyli tam tych 353 mikrohendrów. Po wyliczeniu wszystkich danych, czyli wiemy już, jak tą cewkę wykonać, ile zwojów nawinąć, na jakiej średnicy, jakiej długości, jaką grubością drutu, przychodzi ten moment, że trzeba taką cewkę nawinąć. Osobną sprawą jest sprawdzenie naszych obliczeń w praktyce. Pokażę Wam, jak to robię w moim laboratorium. W tym celu użyję znanych wartości i kondensatora, i cewki. Połączę szeregowo kondensator 100 pico z cewką 10 mikro. Częstotliwość rezonansu wyliczymy na komputerze, możemy to też ręcznie zrobić. To jest mniej więcej około 5,02 MHz. Pomierzmy taki układ i zobaczmy, czy to, co wyliczyliśmy, zgadza się w praktyce. Do tego celu użyjemy generator i oscyloskop. Układ podłączymy według schematu. Koniecznie trzeba użyć sprzęgacza. Może to być zwykły rozdzielacz satelitarny. Chodzi tylko o to, aby równo podzielić sygnał z generatora. Na oscyloskopie będziemy porównywać przebiegi. Na pierwszym torze będziemy mieli nasz układ pomiarowy. Na drugim sygnał bezpośrednio z rozdzielacza. Generatorem zmieniamy częstotliwość tak długo, aż te dwa przebiegi nałożą się na siebie. Widzimy, że rezonans, czyli nałożenie się tych dwóch przebiegów, jest tylko dla danej częstotliwości. W moim przypadku 5 MHz. Wszystko się zgadza. Przełączę się teraz do laboratorium i zobaczcie, jak to w praktyce wygląda. Spójrzmy na nasz układ pomiarowy. Oscyloskop dwukanałowy. Jeden kanał podpięty od razu do sprzęgacza tutaj. Drugi kanał przez nasz układ pomiarowy, czyli cewkę i kondensator. Połączone szeregowo. No i generator tutaj mamy na tym białym kabelku podłączony z drugiej strony do splittera. Częstotliwość to jest 900 kHz. No i zacznijmy kręcić. Może ja się troszeczkę tak tutaj obniżę, żeby było ładnie widać. 1 MHz,
2 i koło 5 MHz powinniśmy zobaczyć, jak nasze dwie sinusoidy się zajdą. No widzimy, że już jesteśmy coraz bliżej 4,5 MHz, 4,8 i 5 MHz. No widzimy wyraźnie, że obydwie się praktycznie pokryły. Nie? No akurat tu wyszło 5,100. No myślę, że to jest dosyć dobra dokładność pomiarowa. Tą metodą możemy wyznaczyć nieznaną indukcyjność cewki. Możemy sprawdzić, czy cewkę, którą wykonaliśmy, jest ona odpowiada naszym parametrom. Wystarczy, że znamy dwie wartości z trzech i jesteśmy w stanie wyliczyć tą brakującą. Teraz wiemy, jak projektować takie układy LC rezonansowe. Na zakończenie pokażę Wam jeszcze inny sposób, czyli taką symulację w LT Space. W symulacji zwróć szczególną uwagę na drugi przebieg, tak zwany przebieg fazowy. Dla częstotliwości rezonansowej zobacz, że faza jest równa 0. Myślę, że ten przykład dobitnie pokazał, po co wcześniej używaliśmy oscyloskopu. Na koniec zadanie dla Was z mojej pracowni. Teraz podpiąłem inny układ i widzimy, że nasze sinusoidy zbiegły się dla częstotliwości 1,6 MHz. Kondensator, który użyłem, to jest 100 pikofaradów. Zadanie dla Was. Powiedzcie mi, jaką mam tutaj indukcyjność tej cewki. Jeszcze może trochę to zmniejszę, pokażę, o jak to się zmienia. 900 kHz. No i dojdźmy do częstotliwości 1,6. To jest ta częstotliwość, która się dwie sinusoidy pokrywają. Aha, nie wspomniałem jeszcze o jednym ważnym parametrze cewek. O dobroci. Cewka cewce nierówna. Myślę, że to jest temat na następny odcinek. Życzę powodzenia w budowie układów rezonansowych LC, a jeżeli się odcinek podobał, to proszę o subskrypcję lub łapkę w górę.